Dzień dobry, witam was z mojego biura. Dlaczego z mojego biura? Pierwszy raz w sumie w historii naszych odcinków na kanale YouTube, bo jest niezwykle ważna dla nas premiera. Premiera roweru, który pokochaliśmy, dla fanów cross country, dla fanów maratonów MTB, czyli model Super Kaliber. Nie mamy go jeszcze u siebie, czekamy na niego, już nie możemy się doczekać, aż go złożymy i przetestujemy, natomiast mamy już dużo fajnych informacji od firmy Trek i chcemy wam je przedstawić. Nowy Super Kaliber, czym będzie się różnił od poprzednika? Przede wszystkim skok się zwiększył. Wyścigi cross country, maratony, jak wiecie, są coraz bardziej agresywne zjazdy, coraz bardziej trudniejsze. Poprzednia, pierwsza generacja Super Kalibra, rower, przypomnę, który zdobył chociażby złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, liczne zdobyte Puchary Świata i inne wyścigi na całym świecie i uznanie wasze, i uznanie naszych klientów i my używamy takie rowery u nas w firmie, to jest też jeden z bardziej ulubionych rowerów pracowników, mogliście to obejrzeć na naszych filmach o rowerach pracowników. Zwiększył się skok w nim z 60 mm do 80 mm, jest bardziej agresywny, wydłużyła się osiowość roweru, jest dłuższy, jest bardziej stabilny, ale zmniejszył się kąt główki, żeby był bardziej stabilny na zjazdach. Co jeszcze z takich kluczowych rzeczy, które się zmieniły w tym modelu, to jest OCLV karbonu. Mamy go dostępnego teraz w dwóch opcjach. Jest wersja SL, czyli podobnie jak w szosie, i SLR, ta topowa wersja wyczynowa, której używają kolarze w Pucharach Świata i w innych wyścigach najwyższej rangi, czy chociażby Team Trek Factor Racing. SLR, najwyższy stop karbonu. Różnica między SL a SLR jest tylko w oplocie karbonu i w wadze, gdzie różnica jest 225 gram przybliżona, także to jest znaczna różnica na samej ramie. Natomiast sama geometria, wszystkie inne zastosowane technologie w modelu SLR, jak i w modelu SL są takie same. Jedynym wyjątkiem jest to, że w modelu SL są wewnętrzne prowadzone kable z tak zwanym systemem MicroLink, czyli stabilizacją, a w modelu SLR nie ma ich, bo chodziło o to, żeby zmniejszyć wagę tego roweru. Jest to rower wyczynowy, wyścigowy, do szybkiej zmiany kabli, do łatwego serwisowania, aby to sprawnie działało. Nie ma zastosowanych w zmianie żadnych różnic, jeżeli chodzi o system zawieszenia, czyli mamy system izostrut, który w poprzedniej generacji był głównie robiony, był zrobiony z Foxem. W tej chwili jest to z RockShockiem, jest to model SIP i jest on wydłużony. Zawias, tak naprawdę mamy tylko jeden zawias. Górne widełki uginają się nie tylko wirtualnie, ale one naprawdę się uginają przy większym skoku, czyli tam już przy skoku od 60 do 80 mm. Natomiast izostrut jest pełnym amortyzatorem tylnym, jak w każdym innym rowerze, czyli ma regulację tłumienia. Możemy sobie regulować ciśnienie w zależności od wagi, od preferencji, od trasy. Mamy też tuleje dystansowe, że możemy sobie ustawić pod siebie. I mamy blokadę skoku. Blokada skoku w modelu Super Kaliber działa jedną manetką z przodu i z tyłu i naprawdę możemy stworzyć hardtaila. Kiedy był tworzony rower Super Kaliber, dlaczego był w ogóle tworzony? Bo kolarze szukali alternatywy między hardtailem a fullem. I to jest taki rower pomiędzy. Jeżeli go zblokujemy, mamy naprawdę hardtaila. Możemy szybko pokonywać płaskie odcinki, wzniesienia, podjazdy strome. Natomiast jeżeli go odblokujemy, mamy fulla, który spełnia wymagania kolarzy z Pucharów Świata i ultramaratończyków czy maratończyków górskich. W ramie zastosowano dodatkowo osłony przy tylniej tarczy hamulcowej, osłony przy korbie, jeżeli by się łańcuch wkręcił, żeby nie uszkodzić ramy. Rama jest też osłonięta gumą, aby łańcuch się nie obijał. I możemy, co ciekawe, w roweru z podwójnym zawieszeniem zastosować dwa koszyki, co jest zwłaszcza ważne przy długich wyścigach, maratonach MTB. Jest system knockblock, blokady kierownicy, żeby zapobiegający uderzeniu amortyzatora i zapobiegający kierownicy przy jakiejś kraksie. Więcej szczegółów wam opowiemy, jak już rower do nas dotrze. Zapraszamy.